działalności, za tą całą rzeszę ludzi, która swoim śpiewem ubogacała pewnie tysiące osób przez te lata. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że trwacie. A droga wasza wypełniona jest wieloma sukcesami, wieloma koncertami, wieloma odznaczeniami, tym też medalem za zasługi dla powiatu wejherowskiego. Gratulując, dziękuję i życzę również dalszych wielu koncertów, wielu sukcesów, wielu tras koncertowych i wszelkiej satysfakcji i pomyślności. Niech świętowany dziś jubileusz będzie dla Państwa inspiracją do zapisania kolejnego wspaniałego rozdziału w historii chóru. Życzę następnych wspaniałych 100 lat. Zawsze możemy liczyć na wielkie wsparcie i w tym miejscu, w tym uroczystej chwili chcielibyśmy również jako stowarzyszenie podziękować pani staroście i panu wicestaroście. Jest na prezent. Zapisane, trzeba jest tak zapisane. Wielkie, wielkie podziękowania dla starostów. Nie są to puzzle. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy serdecznie pani staroście Kryplisus, panu Jackowi Dilowi. A teraz zapraszam i proszę o zabranie głosu burmistrza naszego ukochanego miasta Rumi, pana Michała Pasiecznego. Dajmy oklaski panu burmistrzowi. Proszę bardzo, księże, że tu w honorowym miejscu. Więc niech Pan proszę panowie.
Drodzy, ja chciałbym powiedzieć, że w tym jubileuszu widzieli również papież Franciszek. Nie mógł przyjechać, a teraz zaprasza. Mam i dobra mówi pogoda, zaprasza Chór Świętej Sycylii. Także pani prezes, proszę organizować. I Ojciec Święty Franciszek udziela całym sercem apostolskiego błogosławieństwa członkom Chóru Świętej Sycylii przy parafii Pierwszego Krzyża Świętego Chóru z okazji stulecia istnienia chóru. Wzywają przez stawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask i darów Bożych, a już 14 września to podpisał i czekało do dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Życzymy niezłapliwości.
dziękujemy bardzo. To był chór apasjonata z Gniewina. A teraz chór Lira Rumia. Drogi Krzysztofie, kochani chórzyści, gratuluję w imieniu chóru Lira oraz w imieniu swoim tak pięknego jubileuszu. 100 lat, naprawdę piękna historia. Piękna historia i Rumi, i tej parafii, ale też każdego z Was, tak poproszę i troszeczkę mojej historii, ponieważ ja swoje pierwsze kroki stawiam właśnie w chórze w Cecylii. I pan były rybiak Marek Dąbrowski zainspirował mnie, że właśnie prowadząc chór w Cecylii, do tego, abym ja mogła teraz tylko rybiak prowadzić chór. Więc bardzo Wam dziękuję i naprawdę bardzo wydaliście dzisiaj z siebie i za każdym razem, kiedy Was słucham, zawsze się bardzo wzruszam i ledwo powstrzymuję łzy. I dzisiaj dziękuję Wam za to i życzę kolejnych 100 lat wzruszeń publiczności i wzruszeń tych, którzy Was słuchają. 200 lat chór Cecylia Rumia życzy Miejski Dom Kultury. Dziękuję bardzo.
Kowalska, Lucja Górska, Barbara Kamińska, Irena Kopaczewska, Małgorzata Ryciuk, Agnieszka Strosin, Janina Wittstock, Hanna Wojtaś. Duże brawa dla naszych autorów. Wyczytane osoby z artów otrzymują nagrody i jubileuszowe. Potwierdzisz, dyrektor. Szanowni Państwo, tenory Krystian Gojde, Andrzej Janik, Adam Daniel, bibliotekarz, Olbierd Kowalewski, Przemysław Krawczak, Kasper Łądkowski, Ryszard Pestka, Janusz Mieckowski i moja skromna osoba, poproszę o oklaski. W głosie tenorowym otrzymują nagrodę jubileuszową. Dziękuję bardzo. I śpiewający partie basowe Zygmunt Główczewski, Antoni Lichota, Jan Łądkowski, Rafał Racki, Leszek Szmitka, Ryszard Wojsławski. Duże brawa dla naszych za długoletnią pracę artystyczną w chórze od 1969 roku. Dziękujemy księdzu proboszczowi za wszystko, co dobre
jego serce. Dziękujemy księgowej chóru pani Janinie Adamczyk. Panią księgową zapraszam, to jest ważna osoba. Kasa musi się zgadzać. Nasz pan Dyrektor, prawda?
nadszedł czas na wielki finał dzisiejszego wieczoru, a tutaj po raz pierwszy na wydarzeniu koncertowym gościmy w Rumi i na ziemi wejherowskiej pierwszą damę polskiej opery, panią Małgorzatę Walewską. Dużo oklaski! Historii literatury muzycznej Ave Maria Franciszka Schuberta.